Fragment Ewangelii dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się zdaniem Jezusa, które wprawia nas w zdumienie. Słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba. Jakże to, że nawet Pan zaczyna wieścić katastrofizm? Nie, nie to jest Jego zamiarem. Chcę, abyśmy zrozumieli, że wszystko na tym świecie prędzej czy później przemija. Nawet słońce, księżyc i gwiazdy, które tworzą firmament, słowo, które oznacza stałość, stabilność, ich losem jest przemijanie. W końcu jednak Jezus mówi o tym, co nie przeminie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Wprowadza rozróżnienie. Rozróżnienie między rzeczami przedostatnimi, które przemijają, a rzeczami ostatecznymi, które trwają. Jest to dla nas cenne przesłanie, które winno nas prowadzić w podejmowaniu ważnych wyborów życiowych, bowiem niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Oto więc zaproszenie. Nie buduj swojego życia na piasku. Kiedy buduje się dom, kopie się głęboko i kładzie solidne fundamenty. Tylko głupiec powiedziałby, że są to pieniądze zmarnowane na coś, czego nie widać. Dla Jezusa wiernym uczniem jest ten, kto buduje swoje życie na skalę, którą jest Jego Słowo, które nie przemija, na stałości, nieprzemijalności Słowa Jezusa. To jest ten fundament życia, który Jezus chce, abyśmy mieli w naszym życiu, abyśmy na tym budowali. Czyni to zwłaszcza w prologu Ewangelii świętego Jana, który zaczyna się od słów: na początku było Słowo. Na początku to pierwsze słowa z Biblii, te same, o których zaczyna się opis stworzenia. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Dziś Ewangelia.